nie wiem. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, żebyśmy byli pokuszeni, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo i cześć i chwała na wieki wieków. Każdy z Was zna te słowa, jak w niebie, tak i na ziemi. Gdy byłam dzieckiem, moja babcia nauczyła mnie tej modlitwy. I czasami chlepałam ją bezmyślnie. Ale był czas, kiedy zastanawiałam się, co z tym Bogiem jest nie tak. Jeśli ludzie mówią do Niego, bądź wola Twoja, i mówią tak jak w niebie, tak i na ziemi, i nic się nie zmienia, to znaczy, że On chyba milczy, że On chyba jest odległy, że albo ich nie wysłuchuje, albo ta wola się rzeczywiście dzieje i jest zły. I taki miałam obraz Boga. Ale On taki nie jest. Przekonałam się o Nim po latach, że taki nie jest. Jednak wtedy, gdy byłam dzieckiem, zarzuciłam w ogóle myśli o tym, że jest jakikolwiek Bóg. Wychowywałam się w ateistycznej rodzinie. Mój tata był wojskowym i absolutnie w tamtych czasach uważał, że nie powinnam chodzić do kościoła. A gdy byłam w kościele jakimkolwiek, ze względu na moją babcię, która wierzyła, to tak naprawdę nie traktowałam tego Boga poważnie. Widziałam, że tam nie ma życia, że tam nie ma odpowiedzi. Byłam osobą bardzo odrzuconą, ponieważ byłam powodem, dla którego moi rodzice się pobrali. Byłam wpadką, dzieckiem, którego nie oczekiwali i wcale nie chcieli. Pobrali się i ja przez całe swoje dzieciństwo wiedziałam, że nie jestem wymarzonym synem mojego taty, a on nie za bardzo chce być w ogóle z moją mamą. Żyłam w potwornym odrzuceniu, w potwornym obciążeniu tym, że muszę zasługiwać na jego miłość. Starałam się, bardzo dobrze się uczyłam w szkole, przynosiłam dobre oceny, a później słyszałam, a syn mojego kolegi to dostał się na studiach. Zawsze była poprzeczka ustawiona o wiele wyżej, niż mogłam doskoczyć. W ten sposób, nie myśląc już w ogóle o Bogu, który wydawał mi się odległy, i będąc w takim odrzuceniu, weszłam w dorosłe życie. I tam zaczęłam zasługiwać. Zaczęłam robić karierę. Kariera wkrótce stała się w ogóle moim sensem istnienia. Poznałam w miejscu swojej pracy swojego przyszłego męża. Oddałam mu siebie. Uważałam, że jestem święta i czysta, ponieważ oddałam się mu jako pierwszemu mężczyźnie. I na tym budowałam swoją wartość. Ale bardzo szybko oddaliliśmy się od siebie. Po ślubie żyliśmy tak samo jak przed. Przed imprezowaliśmy w weekendy, a później pracowaliśmy, żeby zarabiać na swoją pozycję. I tak samo zaczęliśmy żyć po ślubie. Zamieszkaliśmy u jego rodziców i bawiliśmy się w dom. Nie braliśmy odpowiedzialności w ogóle za swoje życie. Traktowaliśmy je jako zabawkę. Bardzo szybko na imprezach zaczęłam podrywać innych facetów, a mój mąż stał przy barze i pił i udawał, że tego nie widzi. A ja tak bardzo chciałam, żeby on potwierdził, że mnie kocha, bo tak mi brakowało miłości. Szukałam tego wszędzie. Szukałam wszędzie akceptacji. Szukałam wszędzie akceptacji i miłości i nie znajdowałam. I wkrótce, gdy miałam już 30 lat i poronioną ciążę, której absolutnie nie chciałam, bo nigdy w ogóle nie chciałam mieć dzieci z moim mężem. Po tym zobaczyłam, że takie życie jest puste, że tak naprawdę
matka dziecko, które miało się narodzić, nie dostałoby ode mnie nic, bo byłam pusta w środku i tego najbardziej się bałam. Wprowadzenia na tą ziemię kogoś, kto chce miłości, a ja jej nie mam. I wiecie, pojechałam z moim mężem na wakacje i zabrałam Biblię, którą kiedyś dostałam od mojej koleżanki z liceum. I w tej Biblii było napisane, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Myślałam sobie, ale bzdura, co to jest być z prawdy i co to jest słuchać głosu tego odległego Boga? Przecież On nie wysłuchuje modlitw. Przecież nie jest tak jak w niebie, tak i na ziemi. Ale pewnej nocy miałam sen. W tym śnie stałam w wielkim tłumie ludzi. I na brzegu tego tłumu byli uzbrojeni ludzie. Przytykali pistolet do głowy i pytali się każdego człowieka, czy znasz Jezusa? I gdy oni przyznawali się do tego, że znają Jezusa, ginęli w męczarniach. I ja wiedziałam, że będę następna. Wiedziałam, że mi też przytknął pistolet do głowy. I zapytają się, czy znam Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który wyratował ludzkość. I pomyślałam sobie tam stojąc, ocalę swoje życie, powiem, że nie znam, ale wewnątrz tak naprawdę będę Go znała. Nic wtedy nie wiedziałam o Bogu. Obudziłam się przerażona. Przerażona, bo wiedziałam, że zdradziłam Boga, że Go naprawdę nie znam. W tym pokoju, w ciemności czaiło się coś, co oskarżało mnie, co mnie poniżało. Ja wiedziałam w jednej chwili, że toczy się właśnie walka o to, gdzie spędzę wieczność. Toczy się walka o moją duszę. Sięgnęłam po tą Biblię. Nie miałam tam żadnej zakładki. Nie czytałam jej wcześniej. I otworzyłam na Ewangelii Mateusza, a moje oczy padły na słowa Jezusa, gdzie mówi, każdy, kto się do mnie przyzna przed ludźmi i ja się przyznam do niego przed moim Ojcem w niebie, ale kto by się zaparł przed ludźmi, mnie, i ja się go zaprę przed moim Ojcem w niebie. W tym momencie ja wiedziałam, że Bóg jest realny. To był pierwszy raz, kiedy Boże Słowo w ogóle odpowiedziało na potrzebę mojego serca. Moją potrzebą było doświadczyć zbawienia, doświadczyć miłości, którą Jezus Chrystus wylał tam, na krzyżu, razem ze swoją krwią. I ja powiedziałam, Jezus, chcę być z Tobą, chcę być z Tobą, nie chcę być z tym, który tam w ciemności dojeżdża moje życie. Nie chcę już tak żyć. Nie chcę być pusta. Chcę mieć miłość. Miłość właśnie tak się okazała, że Bóg dał swojego Syna jedynego za Ciebie i za mnie. I ja wtedy to przyjęłam przez prostą wiarę. I to, co się wtedy stało, nie da się tego opisać słowami. Odrodziłam się na nowo. Mój duch egoistycznego stał się połączonym duchem z Duchem Bożym. Połączyłam się z Nim na wieki. Pierwsza moja decyzja i pierwsze moje pragnienie, które się urodziło z odrodzonego serca, to to, żeby mieć dzieci z moim mężem, z osoby, która robiła na zawód i karierę, która w ogóle nie szanowała swojego męża. Stałam się innym człowiekiem. Dzisiaj mamy troje dzieci. Dzisiaj, za chwilę, za tydzień obchodzimy 25. rocznicę ślubu. A mogło nas nie być. Mogliśmy nie istnieć jako para. Znam Boga. Znam Boga mocy, który odpowiada na modlitwy. I od tamtego czasu, gdy narodziłam się na nowo,
to, co w niebie dzieje się w moim życiu na ziemi. Boże, by Bóg odpowiadał na modlitwy, to najpierw Go trzeba przyjąć do swojego życia. Najpierw trzeba uznać, że potrzebujesz Zbawiciela, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa i zawołać do Niego. Masz w swoim sercu ziarno wiary potrzebne do tego, żeby zawołać tego Jezusa, który dał za ciebie życie i narodzić się na nowo. Od tamtego czasu ja żyję z Bogiem. To nie jest teologia. Ja nie wiem, że Bóg jest. Ja nie wierzę w to. Ja po prostu doświadczam Go. On się połączył ze mną w duchu. I w ogóle taki jest sens ofiary Jezusa Chrystusa. Te słowa, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. One się wypełniły w Jezusie Chrystusie. Jego królestwo przyszło na ziemię i może być w Twoim życiu doświadczalne tak samo jak w moim życiu. Możesz jeszcze dziś pojednać się z Bogiem i doświadczyć, że modlitwa ma moc. Ta pierwsza otworzy cię na niebo, a później zaczniesz ufać Jego Słowu. Zaczniesz rozumieć Jego Słowo. Zaczniesz doświadczać Jego mocy. Zaczniesz odbierać to, co On do ciebie mówi. Jeśli tego dzisiaj nie masz, to znaczy, że twój odbiornik jest martwy. Że twój duch jest niepołączony z Duchem Bożym. Ale możesz narodzić się na nowo. I może być tak jak w niebie, tak i na ziemi, w twoim życiu. Amen. Shekara la barama santo. Era la karama si! Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście znają Jezusa. Jezus, niech twoje imię będzie uwielbione na tym miejscu. Yeah.
Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj obecny. Emaralanto, ryba kartara masi, sila la marama santo. Ojcze, dziękuję Ci za to, że my możemy Cię uwielbiać. Jezus, dziękuję Ci za to, że Twoje imię jest uwielbione na tym miejscu. Szykora la masante, el contira la barama santo. Aniołowie Boże, ja wzywam Was na to miejsce. Szyla Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie co dzień. Dziękuję Ci za miłość, którą nam dałeś. Jezus, dziękuję Ci, że my znamy Cię osobiście. Dziękuję Ci, że my nie słyszeliśmy o Tobie, ale znamy Ciebie osobiście. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Wywyższam Ciebie, Królu. Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów, Jezus. Sikorelasa. Ero cordera mantira basso. Ty jesteś Panem. Twoje imię jest ponad wszelkie imię. Na dźwięk Twojego imienia, Jezus, zagnie się każde kolano. Shikara tera salamo. O mentira la cordera basse. Uwielbiam Ciebie, Yeshua. Shira la tore makara masi.
źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Doświadczyć żywego Boga. Możecie dzisiaj doświadczyć tego Boga, którego ja poznałam osobiście. Jezus od dziś w waszym życiu może być żywy. Dziś przybliżyło się do was królestwo. Herabarama Santo. Jeszcze dzisiaj oddaj życie Jezusowi, nie czekaj. Na co czekasz, przyjacielu? Jeżeli oddasz życie Jezusowi, do końca życia masz zapewnione niebo. Ja będę z Jezusem w niebie, ja zasiadam z Nim na tronie i Ty możesz tak samo. Możesz jeszcze dzisiaj narodzić się na nowo. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś święty jak sam Bóg, bo jeżeli nie, to potrzebujesz Zbawiciela. To On, Jezus Chrystus, jest Zbawicielem, którego Ci potrzeba. Jeszcze dzisiaj oddaj Mu swoje życie. Jeszcze dzisiaj zawołaj imienia Jezus, bo tylko imię Jezus rządzi na tym świecie. To jest moc nad wszelką moc. To jest siła nad wszelką siłę. To jest potęga nad wszelką potęgę. Imię Jezus mnie zbawiło. Siela Marakarama Santo. Duchu Święty, przekonuj ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Szeko Rebalalasa. Niech oni jeszcze dzisiaj doświadczą Ciebie. Sira Lara Makarde Remashi. Jezus, uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Twoje święte imię Jeszua. Na wieki, na wieki.
Cytat pochodzi właśnie z Biblii. My tu jesteśmy z powodu miłości. Z powodu miłości, którą Bóg rozlał w naszych sercach. Gdyby nie spotkanie z Nim, nie byłoby nas tutaj i nie umielibyśmy do Was przemawiać. Powiem Wam, że każdy z Was, każdy z nas, gdy się wybiera jakąkolwiek podróż, nie wiem, czy daleką, czy bliską, najpierw patrzy na mapę, jak tam dojechać, w jakiej miejscowości, sprawdza adres, lokalizację. A gdybym zapytał następnego, gdzie wy się wybieracie po śmierci, wszyscy by powiedzieli, do nieba. Ale Pan Jezus powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem. Że tylko przez Niego można tam dojść. Nie na własnych zasadach, nie przez własne widzimisię, nie tak jak mnie się podoba. On ma swoje zasady i On pokazuje, jak tam dojść. Jest proste. Napisał nam testament. Wszyscy się boją, bo jak się mówi o Biblii, o, to jest ogromna księga. Nieprawda. Kochani, każdy z Was, szczególnie starszy, kto by tu nie był, gdy cokolwiek posiada, mieszkanie, jakąkolwiek działkę, zapisuje, bądź dostał może od swoich rodziców w testamencie i żeby wiedzieć, co ma, musi go przede wszystkim przeczytać. Tak samo jest z naszym Bogiem. On w swojej miłości, żebyśmy nie chodzili po omacku, żebyśmy potrafili dojść tam, gdzie nas chce poprowadzić, to powinniśmy się zapoznać z tym testamentem. A do testamentu, tak do człowieka, jak i do tego Bożego, nic nie można dodać. Nic nie można dodać. On powiedział, że każdy, kto do mnie zawoła, nie zostawię go. Odpowiem. Odpowiem. I on ciągle czeka. Ciągle czeka i patrzy. Patrzy, czy jest ktoś, kto by szukał Boga. Pamiętajmy. On ciągle jest. Ciągle jest. I wczoraj, i dzisiaj, i na wieki Bóg ten sam. Jezus Chrystus ten sam. Mało tego. W momencie, gdy ja kiedyś zaprosiłem Pana Jezusa do swojego życia, totalnie moje życie się zmieniło. Życie, które prowadziło mnie do rynsztoku. Mogłem nie żyć. Mogłem nie mieć rodziny. Nie wiem, jakby się potoczyło moje życie dalej, gdyby nie Jego ingerencja. Ale z głębokości serca, z pragnienia serca zawołałem, Boże, pomóż, jeśli jesteś, pomóż, bo nie daję rady. Pomyślałem, że ja jestem na tyle mocny, że wszystko poradzę. Wszystkiemu poradzę, dam siłę, dam radę. Nieprawda, kochani. Nieprawda. Dziś jestem szczęśliwy, że Go poznałem, że 29 lat już kroczę z Nim i wtedy, kiedy nie wiem, co zrobić, mówię do Niego. Mówię do Niego. Pokaż wyjście. Pomóż. Jest wyjście. Najlepsze. Więcej powiem Wam. On bardziej Wam chce błogosławić. Więcej Wam chce dać, niż Wy chcecie wziąć. Niż Wy chcecie wziąć. On jest Bogiem obfitości. On jest Bogiem obfitości. Gdy kiedyś mówię, wybierasz się do nieba, ale zaprosisz Pana Jezusa do swojego serca,
Ludzie mówią, nie, nie, nie. Wiecie, bardzo dużo ludzi chce iść do królestwa, chce królestwa, ale bez króla. Tak nie może być. Tak nie może być. Jeżeli chcemy być w królestwie, musimy dać czasem królowi. On jest Bogiem dobrym. Nie bójcie się, nie bójcie się. Ja kiedyś też spotkałem ludzi takich jakby tutaj dzisiaj, którzy śpiewali, krzyczeli, mówili o Bogu. Mówię, co oni się tu tak wygłupiają? Ale zacząłem się ich słuchać, co mówią. I wiecie co? To zmieniło moje życie. To nadało sensu mojego życia. Jeżeli potrzebujesz rozmowy, jeżeli coś chcesz więcej wiedzieć na temat tego Boga, zapraszamy. Jesteśmy tutaj do waszej dyspozycji. Każdy z nas. Ci, co mają takie żółte szarfy, takie smycze na szyi. I pozostali. Są gotowi wam usłużyć. W modlitwie, w rozmowie. Co potrzebujesz? Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, również możesz otrzymać. Bo Jego obietnica jest taka. Wczoraj, dziś i na wieki Bóg jest ten sam.
Syna. Dziękuję Ci, Jezus, że Ty poszedłeś za nas na krzyż. Dziękuję Ci, że jestem zbawiona. Dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że idę do nieba. Dziękuję Ci, że Ty, Jezus, zapewniłeś mi niebo. Dziękuję Ci, że wstałeś z martwych i pokonałeś śmierć. Dziękuję Ci, Jezus, że śmierć nad nami nie panuje. Dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś tylko dobry. Dziękuję Ci, że Cię poznałam. Dziękuję Ci, że mam z Tobą relację. Dziękuję Ci, Jeszua. Ojcze, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś dostępnym Bogiem. Dziękuję Ci, że Ty się nie chowasz. Dziękuję Ci, że Ty jesteś na wierzchu. Dziękuję Ci, że każdy, kto pragnie, doświadczy dzisiaj Ciebie. Dziękuję Ci, że każdy, kto pragnie, doświadczy dzisiaj Ciebie, Jezus. Shira la cordera manamasido. Era la core manamasanto. Aniołowie Boży, posyłam Was do ludzi, którzy tutaj są. Zdejmujcie demoniczne zasłony z ich umysłów. Niech oni poznają Jezusa. Shira la core manamasante. Dążenia na tym miejscu. Ja modlę się o Twoje
Każdy bez względu na swoje życie, jakie teraz prowadzi, jakie popełnił grzechy, może być zbawiony. Każdy, tak jak Jezus powiedział, bo Jego Słowo jest życiem i prawdą. Tylko musimy uwierzyć i przyjąć Go do swojego serca, a osiągniemy zbawienie. Każdy bez względu na to, co popełnił, co zrobił, może przyjść do Niego. Jezus nie odrzuci nikogo. Jak tylko odpowie, zawoła, zaprosi Go do swojego serca, do swojego życia.
Bożej godzien czci. Jeżeli pojednałeś się z Nim, jesteś Jego uczniem i możesz czynić rzeczy takie jak On, wtedy i nawet większe.
Jeżeli dzisiaj masz problem z jakimkolwiek nałogiem, czy to jest alkohol, czy narkotyki, chcę ci powiedzieć, że Jezusa i nie wystarcza. Podejdź tutaj, pomodlę się o ciebie i zostaniesz uwolniony od nałogu. Jeżeli masz myśli samobójcze, jeżeli wracają do ciebie myśli depresyjne, na to także. Nie ma większego imienia niż Jezus Chrystus. Ponieważ kiedy On po swojej śmierci, po ukrzyżowaniu stąpił do piekieł, to zrobił tam rozpierduchę. On jest Bogiem, dla którego nie ma przeszkody większej niż Jego imię. Nie ma choroby, problemu większego niż On sam. On jest Królem Królów i Panem Panów. On jest Prezesem Prezesów i Dyrektorem Dyrektorów. Nieważne, czy jesteś bezrobotny, czy jesteś wierzącym katolikiem. Nieważne, czy masz już 60 lat i sobie myślisz, starych drzew się nie przesadza. Albo jesteś młody i myślisz, mam jeszcze na to czas, nie chcę być moherem. Mam wiadomość dla ciebie, Bóg nie jest nudny. To, że się pojednasz z Bogiem, nie oznacza, że będziesz musiał porzucić radość, przyoblec się w sutannę i porzucić radość ziemi, którą dał ci Pan. Nie, Jezus Chrystus zaplanował dla ciebie radość, szczęście, powodzenie i dostatek finansowy. Jeżeli chcesz dzisiaj spotkać się z Bogiem i z Nim pojednać, podejdź do nas. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby wam usłużyć. Zainwestuj swoją przyszłość i wyznaj Boga swoim Panem. Możemy świetnie.
świecić na tym miejscu. Niech ludzie zarażają się naszym blaskiem. I niech oddają Tobie swoje życie. Shirantaras, Honelere Makanamasin, Irantumusha. Ojcze, ja modlę się, niech teraz upada na tym miejscu każde kłamstwo, które wmawia ludziom, że Ty nie jesteś dobry. Niech każde kłamstwo upada teraz w imieniu Jezusa! Ty jesteś dobry! Bóg jest dobry! Shira Makores! Moc mocnie
się w słowie Twym zawarty plan. Niewielu wciąż zrozumieć chcę, posłuszny słowom Twym w kruchym ciele zszedł Bóg Syn. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai, wieki płyną, Tyś ten sam, imienia mocą wiecznie trwasz. El Shaddai, El Shaddai, wszechmogący Jahwe nasz, wywyższamy imię Twe, o El Shaddai. Jeżeli słyszysz mój głos, zatrzymaj się teraz. Możesz dzisiaj doświadczyć mocy Boga. 3,5 roku temu wylądowałem na ulicy, przespałem całe swoje życie. Nazywam się Artur Szczepaniec, prowadzę kościół w Łodzi, nazywa się Ogień Ducha. Ja przespałem całe swoje życie, narkotyki były dla mnie Bogiem. Nie miałem całkowicie nic. Wychowywałem się w bardzo dobrej rodzinie. Materialni intelektualiści, profesorowie, prawnicy, artyści, zawsze było dużo pieniędzy, ale brakowało w mojej rodzinie jednej rzeczy: akceptacji i miłości. Pełnej akceptacji i miłości. Zawsze byłem porównywany do kogoś, a ten jest lepszy, a tamten ma lepsze oceny, a tamten lepiej się zachowuje, a ty jesteś taki, dlaczego nie jesteś jak tamten? Słyszałem przez całe swoje dzieciństwo, dlaczego nie możesz jak tamten? Moja rodzina nie akceptowała mnie jako człowieka w ogóle. Jako dziecko w ogóle mnie nie akceptowała. Zawsze chciałem, żeby był jak jakiś tamten. Kolega Frani, Stasi, nieważne czyj, ale zawsze byłem gorszy od kogoś. W pewnym momencie w swoim wieku byłem otyłym dzieckiem, ważyłem 90 kg w wieku 9 lat. Moi rówieśnicy też przestali mnie w tym momencie akceptować. Zostałem rzucony na margines. Zacząłem szukać kolegów, koleżeństwa, jakiejkolwiek formy przyjaźni w towarzystwie ulicznym. Rozumiesz, pochodziłem z dobrego domu, intelektualiści, profesorowie, a ja pakowałem się w chuliganerię. Zacząłem z tymi ludźmi brać narkotyki. Pierwszy raz zapaliłem marihuanę w wieku 12 lat. Dlatego, że moi koledzy palili, chciałem być tacy jak oni. Nie chciałem, żeby powiedzieli, że nie jestem tacy jak oni.
Nie chciałem, żeby ktoś mnie wyrzucił poza margines jakiegoś społeczeństwa. Potrzebowałem ludzi, potrzebowałem akceptacji. I tak w ten oto sposób coraz bardziej zacząłem brnąć w coraz większą patologię. Mimo że byłem bardzo dobrym uczniem, poszedłem na prawo, zacząłem studiować ciężki kierunek, zacząłem studiować drugi kierunek ekonomiczny, zacząłem pracować. Cały czas obracałem się w kręgu najgorszej patologii. Ponieważ środowisko to intelektualne w ogóle mnie nie rozumiało. A ulica nie rozumie. A ulica przyjmuje ludzi jak leci. Przyjmuje ludzi jak leci. W pewnym momencie w swoim życiu byłem już tak zniszczony, że przez 4 lata brałem codziennie amfetaminę. Nie pamiętam ani dnia trzeźwego od roku 2012 do 2016. Ani jednego dnia trzeźwego. Cały czas jakaś jazda, cały czas jakaś faza, cały czas tylko pogoń za szczęściem. I w pewnym momencie przespałem wszystko. Znalazłem się na ulicy. W grudniu 2015 zostałem wyrzucony przez swoich lokatorów, bo ich okradłem. Rodzina postawiła na mnie krzyżyk. Powiedzieli, słuchaj, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Psujesz nasz status. Status nasz psujesz. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. I w pewnym momencie pewien człowiek w taki sam prosty sposób, jak ja tobie mówię, głosił mi Ewangelię. Powiedział mi, słuchaj, możesz zacząć życie na nowo. Możesz się zresetować, rozumiesz? Możesz się na nowo narodzić. Możesz stać się nowym człowiekiem. Pytam się jak? On mówi, prosta rzecz. Jezus Chrystus umarł za ciebie. To znaczy, że wystąpił jako reprezentant ludzkości w tym i ciebie. Po to, żeby zostać ukarany za ciebie. Za twoją zepsutą, złą, plugawą naturę. Bo każdy człowiek tutaj na ziemi rodzi się zepsuty. Jeżeli myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem, to ile razy wkurzyłeś się na kierowcę, który jechał przed tobą? Ile razy nazwałeś go w swoich myślach frajerem? W oczach Boga to jest tak, jakbyś mu strzelił kulkę w łeb, rozumiesz? Nie ma żadnej różnicy dla Boga. Czy nazwałeś kogoś cwelem, czy zwałciłeś dziecko, czy obgadujesz sąsiadkę. Dla ciebie ten chodnik może mieć różne kształty. Mniejszy, większy, rozumiesz? Tak samo jest twoje pojęcie grzechu. Mniejszy, większy, inny kształt, inna forma. Dla Boga to jest jedna szara masa. Nie ma znaczenia, czy zabiłeś człowieka, czy obgadujesz sąsiadkę. Dla Niego to jest jedna szara masa. On nie widzi z góry tych kawałków, tych w ogóle fragmentów chodnika. A ty widzisz, bo ty jesteś tutaj, ty tutaj żyjesz. Ale nie ma ludzi dobrych. Każdy z nas gdzieś na swoim odcinku odwalił jakąś lipę w swoim życiu, zrobił coś źle, skrzywdził człowieka. Wystarczy, że raz człowieka skrzywdziłeś, obraziłeś go, wykorzystałeś go, zmanipulowałeś, oszukałeś. Koniec, nie ma nieba dla ciebie. Wystarczy, że to zrobiłeś w myślach, wystarczy, że chciałeś komuś oszukać. Dyskwalifikacja totalna. Ja, mimo że byłem narkomanem, byłem dealerem, ja teraz wiem, że idę do nieba. Dlaczego? Ponieważ sam się osądziłem. Osądź się sam. Zobacz, co jest w twoim wnętrzu. Zobacz, co jest w twoim wnętrzu. Takie myśli masz na początku dnia. Rozumiesz? Natura człowieka jest od początku, zdyskwalifikowana na niebo, ponieważ człowiek w swojej istocie tej obecnej nie jest w stanie myśleć nawet dobrze, nie jest w stanie myśleć źle o drugim człowieku. Nie jest w stanie nie myśleć źle o drugim człowieku. Poprawiłem się. Więc kwestia jest taka, że potrzebujesz nowego narodzenia. Potrzebujesz się na nowo narodzić. Przyszedłem przez szereg różnych terapii, ośrodków, zakładów, psychologów. Nic to nie dało. Wychodziłem z całkości, wychodziłem z terapii, szedłem walnąć w noc amfetaminę albo inny syf, dopalacze. Jeden szajs. Kwestia taka, że moja natura była zepsuta. Nie możesz zmienić się przez jakiś system zakazów i nakazów, bo tu chodzi o twoje wnętrze. Bóg chce wejść twoim świętym duchem w ciebie, rozumiesz? Chce zrobić tą potężną pracę od wewnątrz. Od momentu, gdy oddałem swoje życie Jezusowi 1 stycznia 2016 roku, czyli to było 3,5 roku temu, zaczął się proces mojej przemiany. Byłem bezdomny. Po pół roku miałem dom.
miałem już prospekty, wróciłem na studia. Obecnie mam rodzinę, założyłem kościół, mam własnościowe mieszkanie. Rozumiesz, co to znaczy mieć własnościowe mieszkanie w tych czasach? Ciężka rzecz. A ja je mam. Mam je. A 3,5 roku temu byłem na ulicy, zniszczony całkowicie. Możesz zacząć swoje życie od zera. Możesz zacząć czystym kątem. Bez balastu, bez brzemienia, bez myśli samobójczych, bez jakiegokolwiek bagażu tego, co tutaj naodkręcałeś w swoim życiu. Słuchaj, jesteśmy tutaj dla Ciebie. Możesz doświadczyć Bożej mocy. Możesz zostać uzdrowiony. Rozumiesz, to nie jest pic. Gdyby to był pis, to bym siedział w domu teraz, oglądał telewizję. Ale to jest żywa rzecz. Możesz dzisiaj doświadczyć Boga tutaj na tym rynku we Włoszczowej. Nie ma żadnego problemu, że tu nie ma budynku z kościoła i krzyży na ścianie. Nie ma żadnego problemu. Ja zostałem uzdrowiony, zostałem uratowany, zostałem odmieniony przez osoby Boga, dlatego że oddałem Mu swoje życie. Możesz dzisiaj to zrobić. Ja swoją decyzję podjąłem. Nie jestem tutaj, żeby indoktrynować Ci głowę, ale tylko po to, żeby zaświadczyć, że jest inne życie. Zrobisz sobie z tą informacją, co już będziesz chciał. Ale możesz żyć szczęśliwie z Bogiem. Możesz doświadczać Go. Możesz się z Nim pojednać. Może On stworzyć z Ciebie nowego człowieka. Człowieka, który jest odważny, nie lęka się, idzie przez życie jak przecinak, idzie przez życie jak rozgrzany lóż w zimne masło. Ja tak żyję. Nie mam postoju, odpoczywam w biegu, ale moje życie jest tak napędzone pozytywną rzeczą i miłością, że to jest mała głowa. Warto oddać życie Jezusowi. Zastanów się, dokąd idzie Twoje życie. Thank you.
wdzięczna Ci. W Tobie wszystko mogę. Ty uczysz mnie, jak żyć. Zobaczcie, jak dobry jest Pan. Chrystus na krzyżu, oddając życie, otworzył nam dostęp do wszelkich błogosławieństw, które opisał w swojej księdze. Wszelkie błogosławieństwa, obietnice, które Bóg zawarł w swoim słowie, są dostępne. Zastawił Bóg przed nami stół pełen obfitości. Stół, na którym jest życie w radości, w zdrowiu, życie pełne zaopatrzenia finansowego. Wszystko to Bóg nam dał przez śmierć swoją i zmartwychwstanie. Przyjdźcie, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, jakie życie z Nim jest cudowne. Przyjdźcie, a nigdy się na Nim nie zawiedziecie. On nigdy was nie odtrąci. Jego obecność wypełnia. Jego obecność daje radość. Przyjdźcie, zobaczcie, jakie życie z Bogiem nabiera smak, ma sens. Bóg czeka z otwartymi ramionami na każdego. Bóg kocha i udowodnił to, oddając życie. I czeka na krok od Ciebie, na gest, jakąkolwiek decyzję. Nie zawiedziesz się na Nim. Będziesz radosny, szczęśliwy i pełny. Będziesz żył, a nie funkcjonował. Nie będziesz zwierzęciem, które się budzi, pracuje i je. Będziesz człowiekiem z duchem, który żyje i ma sens. Przyjdź do Boga. Zobacz, że jest dobry. Amen. Amen. Dobry jest nasz Pan, dobry jest Bóg.
Pan, dobry jest nasz Pan, dobry jest nasz Pan.
chcę żyć, abyś mógł się z Nim komunikować. Musisz narodzić się na nowo, przyjacielu, musisz narodzić się na nowo. Już nie czekaj, musisz narodzić się na nowo. Przyszedł czas już, musisz narodzić się na nowo. Przedborskiej 10 we Włoszczowie. W każdą środę o godzinie 19 i w każdą niedzielę o godzinie 10:30. Słuchajcie, mam dla was dobrą nowinę. Chorych uzdrawiamy, zniewolonych uwalniamy, umarłych wskrzeszamy, tak jak nakazał nas nasz Pan Jezus Chrystus. Powiem wam krótkie świadectwo. Dwa tygodnie temu przyszedł do nas człowiek, 34 lata, młody człowiek. Powiedział, że chce odebrać sobie życie, ponieważ ma już dość, jest zniewolony wszystkimi możliwymi nałogami. Potrzebuje pomocy i to jest jedyny ratunek. I powiem wam, że on został uwolniony. Wyszły wszystkie demony z niego, a myśmy byli świadkami, ja i mój mąż. Był uwolniony, jest wolny i żyje nowym życiem. Halleluja! I oddał życie Jezusowi, jego życie się zmieniło. Chwała Jezusowi i cześć. Halleluja. Kochani, święto to nie znaczy nudne. Można świętować i można się radować. Bóg nie jest smutasem. On jest Bogiem radości. On jest Bogiem radości. I cieszy się, gdy Jego ludzie się cieszą. Przyjdźcie, zobaczycie, jak można się cieszyć w Bogu i z Bogiem. Zapraszam. Amen! Bóg jest Bogiem radości! Bóg nie chce, żebyś siedział smutny w ławce. W ogóle, jeżeli siedzisz smutny w ławce i modlisz się do Boga, to w ogóle daj temu Bogu spokój. Jeżeli realnie chcesz Boga, to z radością Go wielbi. Jego. Przyjaciele, to jest dla was dzisiaj dostępne. Ewangelia jest prosta. Musisz narodzić się na nowo. Przyjacielu, musisz narodzić się na nowo. Już nie czekaj, musisz narodzić się na nowo. Przyszedł czas już, musisz narodzić się na nowo. Halleluja! Uwielbiam Ciebie, Jezus. Shiraz. Kochamy Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci za to spotkanie. Dziękujemy Ci, że Ty nam dałeś ten czas. Dziękujemy Ci, że mogliśmy Ciebie uwielbiać. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem radości. Dziękuję Ci, Tato, że Ty nie jesteś nudnym Bogiem. Dziękuję Ci, Tatusiu. Dziękuję Ci, Tatusiu. Dziękuję Ci, Tatusiu. Dziękuję Ci. Ty jesteś Bogiem!
chociaż przyjdźcie, nie wstydźcie się. Jesteśmy tutaj dla was, żebyście mogli doświadczyć tego żywego Boga, którego my znamy. Nie podróby, ale tego żywego. Chodźcie szybko. Przyszliśmy tu dla was, przyjechali bracia i siostry z Warszawy, po to, aby wam głosić prawdę o Chrystusie, Ewangelię. I ta prawda jest zapisana na kartach Biblii. I powiedział tak Pan Jezus, odchodząc z tego świata 2000 lat temu: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. I to jest prawda. I każde słowo, które tu było wypowiedziane, jest prawdą. Jest mocą, jest siłą. Te pieśni, które tu żeśmy śpiewali, to dla was, aby was dotknęły, aby serca wasze się zmieniały. I dziękuję Bogu, że mamy taką wspólnotę, że możemy śpiewać, możemy tańczyć, oddawać mu chwałę za to, co uczynił dla nas. Jest dobry, jest miłością, jest wspaniałym Bogiem. Wiele rzeczy czyni dla nas. I powiedział też w słowie swoim: rozkoszuj się Panem, a da ci Ciebie życie serce Twoje. I się rozkoszujemy Nim, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy wolni. Chwała Ci Ojcze, że mamy Ciebie, że jesteś naszym Królem, naszym Panem. W Tobie mamy wszystko. Dziękujemy Ci z całego serca za to, że mogliśmy tu być, że głosiliśmy dla Was słowo.